Kassandra, ci wchodzi w tak zwane, jak one się nazywają, sajgonki. Tu żeśmy jeszcze wadą kokłan nie jedli. Ja nie ukrywam, że też najpierw wchodzę. Tylko przestawka sajgonka. Merci. Tu mój ulubiony w Adonquan, kurczak po szechuańsku. Jestem od niego uzależniony, ale postanowiłem, że będziemy też różne inne rzeczy testowali. No i sajgonki same, bardzo spoko. Ale ty się ich mi nie dajesz, także te dwie ci już zostawiam, a sobie zjem to. Ja sobie taką na spróbę wziąłem. Jakie życie z sąsiadami? Przychodzimy, a tu przylatuje sąsiad z tiramisu, że zrobiła Emilka. Bardzo dobre. Smakuje? Pyszna. Proszę Państwa, dzisiaj jest ten dzień. Pies cytryna i dokumentacja. No, zaczynamy. Jak to ma wyglądać? Jak to ma działać? Aha, bo tu jest taki stelaż z wózkiem. Czy to się w ogóle utrzyma u mnie na wichurze? Dali mi tam taką 17, ale chyba lepiej jak sobie wezmę swoją. Będzie mi troszkę wygodniej to zrobić. Proszę bardzo. Tutaj odkręcamy te śruby. Nawet spojrzę w instrukcję, żebym tego dwa razy nie robił. Tak, tak. I teraz co pierwsze odkręcamy, potem składamy, potem zakładamy ten temat. Ciach. Ale to wszystko takiego, jak na moje oko, solidnego materiału wykonane. Wszystko jest metalowe, nie ma za dużo plastikowych rzeczy. Korbka też metalowa tu, tylko ta nakładka plastikowa. Już mogli nie robić oszczędności, wszystko zrobić metalowe. Tak, tak, tak. I mam już tu dokręcać? Tak, dokręcać, potem kółka. Bo tu jakby co to jest, nie trzeba mieć swojego. I nawet chyba się tu przyda. Nie wiem, czy mam płaski taki 17. Taki mam. Pytanie jest o nito nakrętki. Bym chciał sobie kupić jakiś zestaw do nito nakrętek. Ktoś ma jakąś rekomendację, żeby nie kupić jakiegoś totalnego badziewia. Szklany stół to nie najlepsze miejsce do takich akcji. Dobra, bo to ma iść tak. Ciach i te kółka se tu gdzieś mają wejść. Tak. Rozumiem. Można sobie do tego nalać wody, ale można też sobie uzupełnić piachem. Piach 70 kg będzie ważył, woda 50, tak wynika z instrukcji. No, tak to wygląda. Okazuje się, że to dość duża konstrukcja. Jeszcze teraz uwolnię to z folii i test. Tak to w miarę stabilnie, bo to widzę jest tak zrobione, że ten środek ciężkości jest trochę inaczej umiejscowiony i to będzie balansować ten parasol. Miałem jeszcze koncepcję, jak to ustawić, ale po rozpostarciu skrzydeł to się okazuje, że to duża powierzchnia jest. A i tu ma być ten wywiecznik. Czy się go jakoś podnosi? Czy on sam będzie działał? Nie mam pojęcia. No, ale cienia trochę daje. Na pewno nie tyle, co by tutaj pergolę zrobił, ale zawsze. Brakuje jeszcze takiego rzepa na stanie. Ja akurat miałem, żeby sobie to spinać, jak się wychodzi. Bo tu u mnie nigdy nie wiadomo, kiedy zacznie wiać i co się wydarzy. Przetestujemy przez sezon, za czym się nie rozpadnie i czy nie odleci do ciepłych krajów. Eksperymentalnie takie coś sobie nabyłem drogą kupna. Jedną kamerkę sobie postanowiłem wymienić na taką trochę nowocześniejszą, tą zewnętrzną. Tak to wygląda, już jest taka naprawdę solidna, wielka i dość ciepła, że muszę wrzucić sobie na termowizyjną kamerę zobaczyć. Zresztą te poprzednie, które miałem G3, teraz są już G5, bulety też się grzały, ale one były całe z plastiku. To jest już całe z amelinium zrobione. No i widać, że jak wykrywa ruch, to daje znać o sobie. A można sobie oczywiście to wyłączyć.
Tylko na razie działa na stole, trzeba ją przymocować. A i do tego jest ten oświetlacz. Vision Enhancer, jak się to nazywa, i to jest oświetlacz. Te takie ciemne rzeczy to z podczerwienią chodzą, a te białe będą świeciły normalnie białymi LEDami. No, taka ciekawostka. Podłączymy, zobaczymy, pobadamy. Będzie na test hubie. Tu nie zawracam gitary. Że tutaj używam sobie Rodecastera Pro do mojego miksowania muzyki razem z tym Rode pod mikiem. I chciałem być sprytniejszy, bo się pojawił ten pod mic, który może też pracować przez USB. No i miał być tak samo fajny jak ten. Ale powiem szczerze, że go podłączyłem, próbowałem tam te różne ustawienia zmieniać i nie pasuje mi to brzmienie. Pewnie wszyscy by nie odczuli jakiejś tam dużej różnicy, ale kurnia, no nie wiem, mnie ucho drażni i leci do zwrotu. Jednak zostaje przy starym tym, albo zobaczymy tego, jak to się nazywa, Rodecastera Duo, taki nowy wyszedł, malutki, to by mi się tu zmieścił, bo tu mi pół pokoju zajmuje. No i na test hubie wskoczyła Insta360, jakby ktoś chciał więcej wiedzieć o tej kamerze, a ja pakuję i odsyłam ten sprzęt i może tego Rodecastera Duo wezmę na warsztat. Zobaczymy, czy to się nadaje. No przerzuciłem się na Rode. No wszystkie używam Rode, łącznie z tymi nawet krawatowymi, bo jakoś pasuje mi to, że to zawsze działa tak jak trzeba i żeby działało. No tu mi akurat nie podpasowało. Tylko w Lamborghini da się elegancką hulajnogę wypuścić. Tam stoi Ducati. Proszę Państwa. Też proszę bardzo, Ducati. Jestem, czy te firmy faktycznie coś mają. Contactless key, czyli jest jakaś karta magnetyczna, 350 W, tamta 800. Jeszcze tam jest jakaś z amortyzacją. Za ile pieniędzy? Za 5700. Fajne. Jak chcecie swoje pierwsze Lambo, to za 6 kafli jest, jeździ. Automobili Lamborghini, proszę bardzo. Wygląda tak w miarę solidnie. Nie powiem. Czy długie bity będą? Niepotrzebne są tak zwane farmery i uchwyty do siatki. Ale bitów tu nie widzę za dużo. Chyba dzisiaj fast foodowo pójdę w minta i cacyki z dodatkami i z warzywami, czyli z fryteczkami. O, tu jakaś jest ta. A jest tu taki minta i cacyki? Chyba jest. Upust dostałem na kartę, minta i cacyki z dodatkami 28 zeta. A ty co sobie wziąłeś? Nie te na getsy czy coś? Tylko coś innego? Nie, ja miałem mintaja, ma. Po prostu minta. Morszczuka z cytryną. Mój się robi, bo mi pani była na tyle uprzejma, że nic robi bez koperku. Bo był normalnie z koperkiem, a że ja koperku nie lubię. Ty powiedziała, że można bez koperku, pod koperkiem nie posypywać, tylko zrobią na świeżo. No to czekam. To u mnie wygląda, jest rybka. Są eleganckie cacyki bez koperku, super. No i same warzywa, reszta. Więc zdecydowałem się na, z warzyw na ziemniaki i na sałatę. Pysznie dietetyczne. Ja to już jest ten wiek, że trzeba bujany kupować. Tylko taki. Wiklinowy? Albo było zjedzone w tym Nordfishu. Ostatnio jakoś nie bywałem, ale muszę przyznać, że ta wersja z cacyki bardzo smaczna. Fajne te cacyki, takie nazwijmy je czosnkowe, wyczuwalne. Rybka spoko, frytki spoko, zielenina spoko. Naprawdę niezła pozycja. Polecam. Przykra dzisiaj rzecz, niestety. Wieloletni piesek Kasandry dożył swoich dni. Już był straszny dziadziu, już nie słyszał, już nie widział i dzisiaj to już jest ten dzień, gdzie czeka mnie wyprawa z łopatą. Smutno to, akcja niestety, ale tak życie wygląda. Wszyscy zmierzamy w jednym kierunku. Tak więc nie ma się co spinać, bo to co jest, to co wszystko tutaj jest, to zostaje. Nie zabieracie tego ze sobą. Więc dla cytryny musi być przekąseczka.